Ja się Waldek Ubedla nazywam. To większość z Was wie, no niektórzy może nie, ale to poznajmy się. Moi drodzy, oczywiście temat Noni. Temat Noni, temat nowego Noni, nowego, nowego Noni, ale mocno opartego na tym wszystkim, co, z czym zaczynaliśmy lata temu, z czym zaczynaliśmy swoje działania w temacie Noni, ponieważ to, co robimy, to, czym się zajmujemy, to jest We Love Noni, czyli firma We Love Noni i Magical Noni. Produkt, który no już mamy testowany miesiąc. Miesiąc przez niektórych, niektórzy dwa tygodnie, niektórzy tydzień. Możemy dzisiaj później troszkę pogadać o tym właśnie, jak tam czujecie, jak wam pasuje. Ale wiecie co, na sam początek ja chciałem wrócić się na chwilkę do Noni, do samego Noni. Tak w 3-4 słowa, zanim Zuzię poproszę znów o kilka jej słów. Dlatego, że ten temat Noni rozpoczął się dla mnie i właściwie dla Krysi bardzo szybko zaraz i dla części z Was gdzieś tam, nie wiem, pół roku później, rok później, dwa lata później. Rozpoczął się w 2003 roku, właściwie w 2002 roku, w grudniu 2002 roku, czyli 20 lat temu, przez mojego przyjaciela z Kanady, Andrę, wtedy to rzucił hasło, dzwoniąc z życzeniami na Boże Narodzenie, czy słyszałem o Noni. W kwietniu przyjechał do Polski, zrobiliśmy w Słubicach spotkanie, przyjechał taki trzon, podstawa w ówczesnej organizacji, prawda? I zaczęło się budowanie Noni. Zaczęło się budowanie kompletnie nowego przedsięwzięcia z nową rośliną, której w ogóle nie znaliśmy wcześniej, ale efekty, jakie się pojawiały, kiedy zaczęliśmy korzystać z tego Noni, bo to było najważniejsze. Kiedy to Noni było, wiedzy nie było żadnej na ten temat praktycznie wtedy. Szukaliśmy jakichś książek, jakaś tam książka była pana Jacka Skarbka, Noni, owoc zdrowia czy owoc życia, coś takiego, to tam troszkę akurat w tym czasie mniej więcej wyszła. Była książka pani Weigel o medycynie kahunów, tam można było taki duży rozdział znaleźć o Noni poświęcony temu, ale szperaliśmy za materiałami. Dopiero jakby tworzyło się to wszystko, anglojęzycznych doświadczeń tego wszystkiego było bardzo dużo. I właściwie to Noni ciągle właściwie stało się naszym takim elementem życia, stało się właściwie czymś, co wrosło w nasze życie maksymalnie i poprzez promowanie, poprzez propagowanie napojów z Noni mieliśmy wpływ na życie ogromnej ilości ludzi. To ja wiem, że przez całą organizację, którą tworzyliśmy przez lata, to nie był wpływ na dziesiątki czy na setki ludzi, to był wpływ na dziesiątki tysięcy ludzi, może i na setki tysięcy poszło to tak naprawdę. Jeśli chodzi o nas tylko, team, nasz zespół. Natomiast no globalnie no nie było rzeczywiście, bardzo mocno się przyjęło tak na wielu ludzi miało ogromny i ma ogromny wpływ. No i mamy to nowe rozdanie, nazwijmy to. Tak to nazwijmy, nowe rozdanie, które troszkę, jak powiedziałem wam, opiera się na tym, co było wcześniej. Pokażę prezentację dla tych z was, dla których to będzie pierwsze spojrzenie. Warto, żebyście zobaczyli, żebyście spojrzeli. I przy okazji będę miał taki fragmencik osobisty jeszcze później, na sekundeczkę. Wrócę do kilku takich fotek, do których znów lubię wracać, kolejnych dotyczących Noni, bo to Noni idzie, mówię, razem z nami przez życie. Ale najpierw troszkę o tej niezwykłej roślinie, o jej właściwościach, znów w jakimś aspekcie opowie nam nasza doktor nauk medycznych Zuzanna Jeziorska. Czyli nasza Zuzka, nasza Zuzia, która zawsze jakiś temat poruszy, bardzo ciekawy, i to jest właśnie to. Czyli Zuzia, dziś o czym będziemy mogli usłyszeć, jeśli chodzi o... Bardzo dziękuję, Waldku, za nawet zawsze tak mi zapowiadacie, że ja potem już nie wiem, jak zacząć, ponieważ moja cała koncepcja upada, ale zacznę od takiej refleksji. Zauważyliście, że co spotkanie, jak zaczynam mówić o Noni, to coś tam wrzucam albo o tym środowisku, albo o tej ekologii, o tej planecie, o tym człowieku, który niszczy tą planetę. A teraz chciałam zwrócić uwagę na, czy wzbudzić taką refleksję, jak to jest, że tam było Noni, na tych wyspach Polinezji. My tutaj, mieszkając w naszym obszarze,
geograficznym, klimatycznym. Mamy jakieś tam różne zioła, mamy owoce, mamy warzywa. Mamy w sumie sporo do dyspozycji, jeżeli chcielibyśmy się tylko wspomagać roślinami czy owocami. Wyobraźcie sobie wyspy wulkaniczne, wyizolowane gdzieś tam jakiś archipelag, gdzieś na oceanie. I w sytuacji, kiedy potrzebna jest pomoc, to ci ludzie, no poza jakimiś tam kokosami, jakimś tam mango i tam czymś innym, to oni niewiele mają. Oni praktycznie nic nie mają. I nagle się okazuje, że oni mają coś takiego jak noni, które jest panaceum dla tak naprawdę na wszystko. Zastanówcie się sami w sobie, dlaczego akurat ci ludzie, którzy nie mieli nic, jeżeli chodzi o ratowanie zdrowia czy życia, dostali coś tak uniwersalnego i wspaniałego jak owoc noni. Czy to nie jest też tak, że każdy z nas dostaje to, do czego ma dostęp, co może? No bo co z tego, że oni by jabłuszka dostali czy jakieś inne? Oni by tego nie skorzystali. Nie dałoby im to tyle dobrodziejstwa, co składniki w owocu noni. To jest taka refleksja do zastanowienia się. A jeżeli chodzi o noni, tak. To tak myślę sobie, żebyśmy dzisiaj sobie przypomnieli w zasadzie, ponieważ wszyscy wszystko wiedzą na temat noni, przynajmniej większość z nas tutaj zebranych, żebyśmy przypomnieli sobie coś na temat iridoidów, ponieważ my często używamy tego słowa, o super noni, bo tam ma i te iridoidy. Powtórzmy sobie pokrótce, co to są te iridoidy, ponieważ kilkadziesiąt w świecie, kilkadziesiąt gatunków roślin ma iridoidy, nie każde. Nasza mięta na przykład nie ma iridoidu żadnego, ale już taka babka lancetowata już ma iridoid. Taka roślina, która jest dość często stosowana w sytuacjach takich ciężkich, zapalnych, coś od diabła, czarci pazur. Czarci pazur ma przeciwzapalne iridoidy, bardzo silne zresztą. I proszę was, ale większość roślin, tych takich popularnych, takich, które czy owoców, o aronia na przykład nie ma. Zachwycamy się, no rzeczywiście polskie, super wspaniałe, świetne właściwości ma jak najbardziej, nie możemy tego podważyć, ale nie ma iridoidu. I co to są te iridoidy? Są to takie właśnie związki, które wspomagają roślinę, które odpowiadają za system odpornościowy tej rośliny, ale nie tylko, jeżeli chodziłoby o te różne bakterie, o jakieś pleśnie, o jakieś uszkodzenia, gdzie szybko ten listek czy ten owoc się regeneruje, ale również chroni tą roślinę przed potencjalnymi zjadaczami tej rośliny. Przecież jeżeli ktoś miał możliwość spróbować owoc noni, to wie, jak to smakuje. To po prostu no nie da się w żaden sposób spożyć, jeżeli ktoś jest, nie ma zaburzonych kubków smakowych ani węchowych. Wobec tego jest to też system obronny tej rośliny. Więc jeżeli taki zwierzaczek spróbuje noni, to już więcej nie dotknie, albo jakiś owad. To już więcej nie ruszy tego owocu. To jest system odpornościowy. To jest właśnie iridoid, bo iridoidy generalnie mają taki gorzkowy smak. Nie tylko iridoidy, no bo tam jeszcze są różne tam kwasy, między innymi octanowy, butanowy. Mówiliśmy, że w czasie fermentacji one zostają jakby przepracowane, przerobione, dlatego fermentowane noni trochę lepiej smakuje. Ale iridoidy mają cały czas taki gorzkawy smak. No i dobrze, no i niech mają, na tym polega ich wartość tak naprawdę, że czujemy, że to są iridoidy. Iridoidów w noni jest dość dużo i w zasadzie my nie wiemy ile. Ponieważ pierwsze badania, które zostały wykonane w 2003-2004 roku, chyba wykazały 12 tych iridoidów. Każdy iridoid ma dość charakterystyczną budowę i odpowiada za co inne, jakby ma inne działanie. Dlatego się nazywa iridoidy, ponieważ jest to tutaj, Basia może to wesprzeć mnie chemicznie, ponieważ struktura czy szkielet tego związku chemicznego jest oparty na irydanie. Stąd irydan, iridoid i tak już zostało, że są te iridoidy.
Są iridoidy, które mają działanie przede wszystkim przeciwzapalne, a antyoksydacyjne, one mają najwięcej tych iridoidów i czasami jest równolegle, że jest przeciwzapalne i antyoksydacyjne, co w zasadzie idzie w parze, ale również są też iridoidy, które mają takie bardzo charakterystyczne działanie, na przykład hamują uwalnianie histaminy, o czym mówiliśmy chyba 2 tygodnie czy 3 tygodnie temu. I to jest bardzo ważne, ponieważ no w tej chwili w dobie tego panującego nam COVID-u w sytuacji zakażenia, jeżeli już do tego dojdzie, następuje wyrzut histaminy z tych płucnych pęcherzyków do organizmu. Noni, o przepraszam, nie włączam telefonu, już się to robi. Już się to robi, przepraszam bardzo. Już, moment. Ojejku, teraz... Grzegorz, możesz wziąć mi ten telefon, bo nie mogę go teraz... O, już. Już wyłączony, przepraszam. Proszę was, i ten iridoid, on ma skrót taki DAA, który właśnie powoduje hamowanie uwalniania tej histaminy, on, jego ilość wzrasta w miarę procesu fermentacji, czyli fermentowanym no nie jest więcej niż takim normalnym. Są takie iridoidy, które dopiero teraz są odkrywane. Okazuje się, że chyba w 2016 czy 2015 roku odkryto kolejne 4. Niektóre były podobne, więc oni je tam połączyli. Właśnie praca nad iridoidami, nad składnikami, no i cały czas trwa i wydaje mi się, że to jest praca jeszcze długo, długo nie będzie skończona. Poza tym są takie iridoidy, które, proszę was, mają działanie przeciwstarzeniowe. Kiedyś powiedzieliśmy sobie, że te końcowe produkty zaawansowanej glikacji, czyli te AGs takie, które powodują między innymi starzenie się skóry i są te aparaty, kiedyś Molinda wypuściła takie aparaty do mierzenia wieku biologicznego i to też opierało się na odczytywaniu zawartości tych końcowych produktów zaawansowanej glikacji, czyli tych AGs w skórze. Są iridoidy w noni, które hamują powstawanie tego AGs, a wręcz nawet eliminują. Także tutaj mamy dodatkowe takie ciekawe działanie. Są też iridoidy, cały czas mówimy o noni oczywiście, są też iridoidy, które przeciwdziałają agregacji krwi, czyli są przeciwzakrzepowe. I to też jest gatunku tego DAA i AA. To jest niezwykle ważne, dlatego że też no, w dobie teraz tych różnych niebezpieczeństw, które nas czekają, dobrze wiedzieć, że noni zawiera takie iridoidy przeciwzakrzepowe w swoim składzie. Co jeszcze? A, przeciwartrytyczne jeszcze jest takie działanie, przeciwartrytyczne. Niektórzy mówią, że jeżeli piją noni, to przestają ich kolana boleć albo jakieś tam inne kręgi w organizmie, no dlatego, że właśnie jest to takie działanie przeciwartrytyczne, przeciwzapalne. Także ważne jest, że tych iridoidów jest dużo, że jest ich powiedzmy kilkanaście gatunków, bo już poza tym one mają jeszcze odpowiednią swoją masę, mierzy się w miligramach na mililitr soku noni. Ważne jest, że jest dostępność różnorodnych iridoidów i organizm bierze sobie to, co jest mu najbardziej potrzebne w danym momencie. Poza tym iridoidy mają tę zaletę, czego nie mają inne składniki typu flawonoidy czy polifenole. No, flawonoidy są częścią polifenoli, czy karotenoidy, czy laktony. Po prostu są to związki, które nie ulegają degradacji pod wpływem czasu i pod wpływem temperatury i przetwarzania. I to jest niezwykła zaleta, że jeżeli nawet, ja robiłam takie eksperymenty, na przykład upał 30 stopni, to jeszcze było poprzednie, jeszcze molindowy sok miałam. Upał 30 i więcej, ja trzymałam na zewnątrz butelkę z noni i po prostu spożywałam, ale nie chowałam do lodówki. Ja w ogóle nie trzymam noni w lodówce od początku, od zarania, od kiedy zaczęłam stosować noni. Nie trzymam w lodówce. I no teraz akurat są takie temperatury. I podczas tych wysokich temperatur nic z tym noni się nie stało. Ono cały czas było dobre do spożycia, nie zmieniło smaku, nie zmieniło wyglądu. To też tak
dla przetestowania, a jednocześnie no po prostu chciałam sprawdzić. Od tego czasu, od tego od początku właściwie nie trzymam noni w lodówce. Co o tych iridoidach jeszcze warto byłoby powiedzieć? Polskie niektóre rośliny też mają, to już wspomniałam o babce lancetowatej, ale tak trochę żartobliwie powiem wam, że na przykład kocimiętka. Jeżeli ktoś ma koty, to wie, co to jest kocimiętka. Kocimiętka, przepraszam, również zawiera taki iridoid. No nie no, za dużo gadam. Dzisiaj byłam 8 godzin w szkole. I ten iridoid ma za zadanie uspokajać i wyciszyć właśnie koty. Stąd się nazywa kocimiętka. I to też, powiedzmy, działanie tej kocimiętki jest oparte na po prostu na iridoidzie. Tak działa dlatego, że jest iridoid. Dla nas w tej chwili najważniejsze jest to, ta informacja, że są iridoidy hamujące uwalniania histaminy, że są iridoidy przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, przeciw antyoksydacyjne. I te iridoidy po prostu chronią nasze zdrowie, a czasami nawet w przypadku tej histaminy mogą uratować nasze zdrowie. Dlatego no, szeroko polecam i zachęcam do stosowania noni, szczególnie fermentowanego, dlatego że tam jest po prostu tych iridoidów więcej. Ale ile tak naprawdę cały czas trwają badania, jeżeli będą jakieś ciekawostki na bieżąco, to będę po prostu Państwa informować o tym, co się dzieje. Dziękuję. Że dojechałaś po tych 7 lekcji czy 8, słuchaj. Czasem tak jest z gardłem, powiem ci, że wiesz, jak człowiek się nagada, to ono troszeczkę później się na chwilę zbuntuje. Ale okej, super. Bardzo ci dziękujemy. Świetne informacje, bo jednak ten temat iridoidów, on w noni jest bardzo ważny. To jest jeden z tych takich ogromnych wyróżników tej rośliny, prawda? Ta ilość i jakość tych iridoidów i to jest piękne. Słuchajcie, przejdziemy do planu szybciutko. Pokażę plan, żeby ci z was, dla których to będzie, może jest pierwsze spojrzenie, może drugie, może jakby łatwiej będzie to wszystko zobaczyć. Pokażę wam plan, sam plan marketingu, jak wygląda w We Love Noni, przedsięwzięciu, które od 1 grudnia jest w fazie pre-launchu tak zwanego, czyli przedstartu. Czy jesteśmy jeszcze w fazie przedstartu. Jutro Ivan Paliński, który jest założycielem We Love Noni, ma rozmowę z tym działem IT, który przygotowuje to biuro. No jest szansa, że to jest blisko już, naprawdę bliziutko, bo czekamy. Robimy te zamówienia, rejestrujemy się na razie jeszcze ręcznie, manualnie, no ale no, to jest, mówię, to jest jakby... To są te bóle początku. I przejdźmy szybciuteńko, udostępnię wam ekran. Tak, ciach, ciach, rachu, ciachu. Dobrze, okej. Tylko poproszę o info, zaraz od Krysi, może być, czy jest ekran. Tak, już. Jest ekran, a jak już jest ekran, to mamy też We Love Noni pewnie, tak? Tak jest, mamy? Tak, oczywiście, że mamy. Słuchajcie, We Love Noni. Wiecie, każdy z nas angielski, jedni bardzo dobrze znają, inni może na taki troszeczkę, no ale we love, miłość, noni, we to my, czyli kochamy noni, we love noni. Tak się nazywa firma, która stworzyła, przygotowała, czy oferuje sok z noni, czy napój z noni, który ma 90% owocu noni, poddanego fermentacji, takiej 5-tygodniowej fermentacji, to jest miąższ, to jest ten błonnik, to wszystko, co jest w noni, bardzo ważne. I do tego jest 10% soku z winogrona i z jagód, z borówki. Ogólnie blueberry, czyli z borówki amerykańskiej. Produkt naprawdę wyjątkowy. Powiem wam, że to już któraś moja butelka od wystartowałem z piciem noni, no miesiąc temu, troszkę ponad miesiąc temu, troszkę więcej niż miesiąc temu, może miesiąc i 5 dni, 6 dni, jakoś przed świętami, parę dni. I ten efekt przeskoku z nuku HIV-y wcześniej, zaczynamy mieć nuku HIV-y, na to noni, magical noni, jest piorunujący. W samopoczuciu,
w poczuciu tego, że pije się noni, że pije się prawdziwe noni. To noni ma smak właściwy, to noni odpowiednio szczypie w język, jak się to wypija, prawda? To noni jest, no, nie ma tego, tej gorzkości noni, bo ona jest, tak jak Zuzia nam opowiadała poprzednie i poprzednim razem, w jaki sposób to się niweluje, prawda? No, byłoby trudno, dla szczególnie osób rozpoczynających, gdyby miały pić coś w stylu pulpy, prawda? Ale to jest forma pulpy. Nie słychać ciebie, Waldku? Coś się stało, że ciebie nie słychać? No, nie wolno. Halo, Waldek? Nie słychać ciebie? Halo? Coś się stało, że Waldka nie słychać, więc słuchajcie, dzwonię do niego i zobaczymy, co tam u niego się stało. Chyba coś zerwało nas na linii. Momencik, poczekajcie cierpliwie. Jeszcze chwilkę, Waldek próbuje tutaj się włączyć. Proszę. Dobra, jeszcze raz. Teraz cię słychać, tak. Teraz cię słychać. Przepraszam was, wiecie, no zobaczcie, to już się nam zdarzyło, kiedyś nam się zdarzyło i dzisiaj nam zdarzyło, ale miejmy nadzieję, że już się nie będzie zdarzać więcej. Wracam do tego udostępnionego ekranu, ale Krysiu, ty jesteś teraz prowadzącą, zobacz, no niestety chyba, tak? A nie, no ja jestem tutaj prowadzącym. Wszystko jest dobrze. O, no nie, właśnie nie jest dobrze, bo ja jestem dwa razy teraz, widzisz, tak to po prostu jest. Dobra. Okej. No, czasem mamy. Dobra, teraz ja jestem już prowadzącym, więc wszystko będzie okej. Wracamy z powrotem szybciuteńko do tego momentu, w którym nam to się rozłączyło. Dobrze, że dzwonisz od razu, to ważne, bo ja. W którym momencie tam się urwało? Jak mówiłeś o składzie Magical Money. Czyli dobrze. 10%. Czyli, troszeczkę, dobrze. Tak. Dobrze. Czyli 10% winogrono i borówka. Tak oprócz mamy produkt i oczywiście mamy cztery butelki w kartonie. Butelka 0,85 litra. Ale oprócz oczywiście produktu mamy plan. Mamy cały plan kompensacyjny, plan wypłat i potrzeba na niego może 5-7 minut. No, 10 to jest maksimum, ale nawet nie. Pierwsza sprawa, pierwsza opcja, piękna, wspaniała, sprzedaj 3 twoja free. To jest pierwsza część, bardzo ważna i to jest taki motor tego całego działania. Oznacza on, że jeżeli zrobisz obrót 3 kartonami w miesiącu, łącznie z twoim, to w przyszłym miesiącu, kiedy kupisz swój karton taki miesięczny, kwalifikacyjny, dostaniesz jeden karton free. Okay? I tak może być zawsze. Jakie są opcje? Jakie są opcje tego? Jesteś ty, ten niebieski, i masz dwóch klientów. Masz dwóch klientów. Każdy kupi po kartonie. Co to oznacza? Że jeżeli w następnym miesiącu, jeżeli to byś zrobił teraz w styczniu, to w lutym, kiedy ty kupisz znowu karton, to w takiej sytuacji We Love Noni prześle ci 2 kartony Noni. Tak naprawdę. Ten drugi będzie tylko za koszt dowozu. Okay? Druga opcja to jest taka, że jesteś ty i masz jednego klienta, który 2 kartony kupi. Ale łącznie macie 3. Dobrze? I ta sama sytuacja. W kolejnym miesiącu z twoim zamówieniem tym twojego kartonu przyjdzie drugi karton. Tylko za koszt dowozu ten drugi karton. Trzecia opcja to jest taka, że ty siebie zarejestrowałeś pod sobą jako klient, bo jest taka możliwość, jest legalnie, normalnie, to jest część planu. I ty kupujesz na siebie jako partnera Noni jeden karton i 2 kartony kupujesz na siebie jako klienta. Nie wiem, sprzedałeś później i tak dalej. I znów ta sama sytuacja. I ostatnia opcja to jest taka, że ty jesteś jako partner i masz siebie zarejestrowanego klienta i masz również klienta.
i oni, i tutaj są też trzy kartony obrotu, takie cztery możliwości, prawda, o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli będziesz ty partnerem i pod sobą będzie dwóch partnerów, którzy też kupią, no to nie masz tej bezpłatnej skrzynki. To muszą być klienci, to muszą być osoby na statusie klienta. Mają tą samą cenę w tej chwili, tu nie ma różnicy żadnej, ale muszą być na statusie klienta. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, dobrze? Takie podstawowe rzeczy. Jest 100 punktów za skrzynkę, czyli 4 butelki Magical Noni i te 4 butelki z kosztem dowozu do domu kosztują w tej chwili 618,50 zł. To już jest brutto z tym dowozem i mają w sobie 480 tak zwanego CV, 480 zł wartości oprowizowanej, tej wartości, z której naliczone są bonusy. Tam jest 480 zł w tym, dobrze? Miesięczna aktywność to jest właśnie te 100 punktów, żeby otrzymać prowizję. Rejestracji nie mamy w tej chwili żadnej, no nie poprawiłem tutaj, ale ona będzie wnosiła 55 zł, nie wiem, za miesiąc, za dwa, za trzy. Jest faza pre-launchu, nie ma żadnego starteru. Potem jak będzie starter, to on będzie z pierwszym zamówieniem kosztował 55 zł. Tak to będzie. No ale teraz można fajnie czas wykorzystać, startować. Premia szybkiego startu wypłata co tydzień. Z pierwszego poziomu 20 albo 10%, od czego to zależy? Od tego, czy w ciągu 31 dni swoich, od pierwszego twojego zamówienia, zrobiłeś 600 punktów. Jeżeli zrobiłeś 600 punktów, ty i twoja grupa łącznie, wówczas masz 20% na zawsze z pierwszego poziomu. A jeżeli nie zrobiłeś, to co dwa, co trzy miesiące będzie się pojawiać szansa, żebyś z tych 10 wskoczył, bo tak będziesz miał 10, prawda? Zakładamy, że zrobiłeś, dużo ludzi zrobiło to już na dzień dzisiejszy, więc z pierwszego poziomu masz 20, z drugiego 10, z trzeciego 5, czwartego 5, z piątego 5. A kwotowo to tak wygląda. Albo 96 zł z tej skrzynki, którą kupił ktoś, kogo wprowadziłeś, albo 48. Z następnego poziomu 48 zł, czyli 10% z 480 zł, z kolejnego 5%, czyli 24, z kolejnego 24, z kolejnego 24. Gdybyśmy chcieli zobaczyć taki, przykładowo, jesteś ty, sprzedaj 3 twoja free. Zrobiłeś tak, że masz tych dwóch klientów. OK, super, świetna sprawa, ale wpisałeś też 3 partnerów. A gdybyśmy to wyliczyli, to masz swoją skrzynkę free, z tych 3 partnerów masz 20%, czyli masz 288 zł. Powiedzmy, że jeden z tych niebieskich, twoich, powiedzmy ten z lewej niebieski, zrobił to samo co ty. Też ma skrzynkę free, też, czyli dwóch klientów, ma 3 partnerów. Twój dochód na takim etapie miałby wynosiłby 240 zł. Łącznie to już by było tamte ponad 500 zł. Powiedzmy, że drugi niebieski też to samo zrobił, też ma taką sytuację jak ty. Ten dochód już wynosiłby 768 zł, ale ty masz skrzynkę bezpłatną, free, a jeden z twoich ludzi ma skrzynkę i drugi z twoich ludzi ma skrzynkę. Gdyby trzeci zrobił to samo, twój dochód przekracza już 1000 zł, prawda? A wygląda to już naprawdę ciekawie. A gdyby teraz każdy niebieski znów to powtórzył, to oczywiście jest idealny przykład, bo nie powtórzy, no ale przykład, żeby zobaczyć sam potencjał. Jedni zrobią dużo więcej, zrobią mniej. Ten łączny dochód wynosiłby ponad 2000 zł. I to jest bonus tak zwany szybkiego startu, który jest wypłacany co tydzień przez pierwsze 60 dni od startu twojego człowieka. Twój człowiek, czy ktoś z twojej organizacji gdzieś wystartował i pierwsze 60 dni jego zakupów, od pierwszego zakupu, w ciągu pierwszych 60 dni ta forma jest wypłacana. Potem jest wypłacany tak zwany Unilevel. Unilevel jest wypłacany już raz w miesiącu. I z pierwszego poziomu możesz mieć 5 albo 10%, to zależy, czy było te 600 punktów na początku, w ciągu 31 dni pierwszych. I od poziomu drugiego do ósmego masz po 5%. Czyli kwotowo to będzie wyglądać albo 48, albo 24 zł od każdej skrzynki, która jest obrót, i 24 zł do ósmego poziomu. Gdybyśmy do tamtego planu te liczby wstawili tu z Unilevela, tego miesięcznego, to ten łączny dochód wynosiłby ponad 1700 zł. Szybciutko przejdźmy dalej. Dystrybutor, czy ten jako partner jest dystrybutorem 100 punktów. To jest 100 punktów, ok? Brązowy lider musi zrobić 4000 punktów w generacji od 0 do 4 swojej, czyli 4000 punktów to jest nic innego jak 40 skrzynek obrotu. Srebrny lider robi 100 skrzynek obrotu, czyli 10 tysięcy punktów w generacji od 0 do 5 mu się liczy. A złoty lider 20 tysięcy punktów, czyli 200 skrzynek, generacja od 0 do 6. I platynowy od 0 do 7. 300 skrzynek, diamentowy, 600 skrzynek od 0 do 8, potem podwójny diamentowy, potrójny i tak dalej, i tak dalej. A szacunkowe dochody. Założyłem tu tylko 5% za skrzynkę. 5% 480 zł, czyli 24 zł mam za skrzynkę. Takie minimum tu założyłem. Nie 10, nie 20%, ale 5. Jak te dochody wyglądały? Na poziomie dystrybutora do 1000 zł, tak mniej więcej. Na poziomie brązowego lidera między 1000 a 2500, na poziomie srebrnego po prawej te 2,5-5. Na poziomie złotego lidera, czyli przy 200 skrzynkach 5000 do 7,5, przy platynowym 7,5 do 15, odpowiednio diamentowym
od 15 do 22,5, podwójne diamentowe tak do 30, potrójny do 50 tysięcy złotych, wiceprezydent około 100 tysięcy i prezydent powyżej setki. Porządny, solidny dochód w miarę oczywiście rozwoju przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie budujemy na całym terenie Unii Europejskiej. W tej chwili to jest taki etap. Potem wyjdziemy i na Ameryki, i na inne rzeczy. W tej chwili skupiamy na UE. Mamy możliwość robienia dystrybucji w całym UE. Oczywiście Polska to jest baza, ale te wszystkie kraje, które są w UE, możemy tam wszędzie ten produkt dojedzie w takim czasie, jak do Polski dojeżdża szybko. Mamy formularze też różnojęzyczne. W kartonie Noni jest ulotka w 6 językach, taka mała wrzucona, więc tam jest też polska wersja w tej ulotce. Takie podstawowe rzeczy po prostu są. Moi kochani, no i właściwie to. Mamy w planie taką podróż motywacyjną na październik zaplanowaną do Hiszpanii. To jest zachęta do tego, żeby mieć bezpłatną skrzynkę i mieć pierwszej generacji osoby, które mają bezpłatną skrzynkę, żeby każdy z nas miał. Bo jeżeli w ciągu tych miesięcy, to od grudnia się zaczęło, ale do 31 sierpnia to raczej jeszcze 8 miesięcy, 7 z hakiem, będziesz miał 21 razy w pierwszej linii ludzi, którzy będą mieć bezpłatne skrzynki. Co to znaczy 21 razy? No może w tym miesiącu będziesz miał 2 osoby takie, a w przyszłym miesiącu będziesz miał 3 osoby w pierwszej linii. Może to te same, które w następnym miesiącu może 2 miały znowu bezpłatne skrzynki, w następnym może 4 miały bezpłatne skrzynki. Jak będzie łącznie 21 do sierpnia, to kwalifikuje się na ten wyjazd. Na ten wyjazd, który będzie opłacony hotel czterogwiazdkowy, tam i wyżywienie, budowanie zespołu. W tej chwili wyjazd na własnym zakresie. W tej chwili takie mamy założenie, ale jest nadzieja, że to się zmieni. Szybki start Unilevel, sprzedaj się twoja free, bonus duplikacji, rabat osobisty, podróże motywacyjne, bonus liderski. Wiem, że to zrobiłem w takim skrócie naprawdę mocnym. Może jeszcze trzeba będzie to bardziej skrócić. Może tak trzeba będzie. Okej. Zobaczymy. Ja tak się zastanawiam. Nie chciałbym, żeby to było strasznie męczące dla osoby pierwszy raz patrzącej. Bo ja tak mówię szybko, bo to wszystko jest jasne, klarowne, ale już dla tych z was, którzy oglądacie drugi raz, czy trzeci raz, czy czwarty raz, to już na pewno nie ma problemu tu żadnego. Bo to jest proste. Dwie tabelki generalnie, które funkcjonują. I jeszcze takie dwie rzeczy, bo mamy 10 minut jeszcze Zoomu, tak naprawdę. 10 minutek. Chcę wam jedną rzecz pokazać, taką ważną. Z udziałem w iridoidach i tak dalej. I to jest oczywiście totalnie ważne. To drzewko się broni, ale to drzewko też przyciąga. To drzewko też przyciąga. Te drzewa mają to do siebie, że one są po prostu wspaniałe pod względem takim, że są dla nas po prostu... za chwilkę wam zresztą pokażę. Zaraz wam pokażę tak szybciuteńko, czym one są. Czym one są dla nas. Okej. Okay. Już sekundo. Jeszcze raz muszę ten ekran na chwileczkę udostępnić. Na chwileczkę dosłownie. Okej. Okay. Ojej, dobra. Jeszcze raz tylko krótkie info. Mamy? Widać ekran? Jest OK? Tak, jest OK. Dobrze. Tak sekundeczkę pewną rzecz wam pokażę. Budując Morinder w 2007 roku byliśmy na Hawajach. I na Hawajach było Noni. Były plantacje Noni. Ja oczywiście zerwałem gdzieś to Noni. Nie wolno było wywieźć, ale udało mi się jakoś wywiozłem owoc Noni, w którym były pestki. On się szybko, że tam zepsuł, jak to się mówi, on szybko miękki się robi i tak dalej. Jola też tutaj przy tym samym siedzi. I on szybciutko stracił ten swój efekt super. W każdym bądź razie chcę wam pokazać z tego drzewka, tak szybciutko przejdziemy może przez to, i tu jeszcze może, bo to jeszcze były te, z tego drzewka, z tych pestek wyrosły piękne drzewka Noni. Oczywiście dla ozdoby te owoce duże, ładne, jak najbardziej, no można byłoby jeść, ale ta ziemia nie wulkaniczna w tych moich doniczkach, prawda, nie taka jak na tej Polinezji. I moje koty po prostu uwielbiają, zawsze dla nich to po prostu jest fenomen w tych doniczkach siedzieć, tam się wygrzewać. Tutaj jest Mania na przykład na balkonie, ona jak na balkon wchodziła to tylko doniczka i w tej doniczce tam sobie siedziała, z jednej, z drugiej. Po prostu dla nich to jest wielka, wielka frajda. To Noni tak mocno przyciąga. I ja tak zasugerowałem tym tematem, może Zuzieńce jakiś tam ich kolejny temat, który będzie mogła wrzucić któregoś razu, czyli Noni i zwierzaczki, bo to jest temat niezwykły. Nasza Mania, która tam leży przy tym Noni,
tak naprawdę 7-8 lat temu nie powinna żyć, miała być uśpiona, ale to Noni ją postawiło na nogi. Ona dostawała dawkowana, miała Noni ostro i Scottka, który był do uśpienia, absolutnie do uśpienia, bo ona po prostu się wywracała, ona nie widziała, to był straszny. Jest kochany kotek, ona po prostu noniaczka nasza. Słuchajcie, czy mamy jakieś pytania? Coś chcemy tutaj, nie wiem, wiedzieć specjalnego teraz tak na szybko. Jeszcze jedna uwaga, jeżeli się skończy pokój, zaraz, bo skończy się nam za 5 minut, za 4 może nawet, albo wcześniej, Krysiu, za ile tam już? Za 2 minuty. Za 2 minuty. Ja jeszcze raz otworzę ten pokój. Jeżeli ktoś chce wrócić na chwilę, na 10-15 minut, bo to zawsze wtedy takie jakieś refleksje, no takie jeszcze o tym, a jeszcze o tym. Może efektami warto się podzielić. Tak, może właśnie efektami. Krysiu, ty mówiłaś ostatnio o historię o sąsiadce tam twojej, dla której tutaj, wiesz, power mocny. Tak. Prawda? Tak. No tak, ale to mówiłaś, ale nie słyszeliśmy wszyscy. To szybko powiedz chociaż. To już mówię. Moja koleżanka Alina od początku grudnia była bardzo, bardzo chora. W ogóle z domu nie wychodziła, depresyjna. Słaniała się, że tak powiem, prawie że na nogach. Tam znajomi jej donosili jedzenie. W każdym razie, no w końcu w styczniu zadzwoniła do mnie i ona kiedyś piła jeszcze nasze tamto Noni, zadzwoniła do mnie i mówi: Krysia, taka jestem słaba w ogóle i tam. Ja mówię: słuchaj, no nie ma sprawy, to ci zamawiam, ale mówię, mamy Magical Noni, to ci postawi na nogi. No dobra, zamówiłam jej Magical Noni. Było trudno otworzyć jej butelkę, ale otworzyła, bo te butelki mamy mocno pozamykane. Tak, porządnie. I zaczęła stosować i ona z uwagi na to, że była taka bardzo, bardzo słaba i depresyjna i temperatura cały czas, to słuchajcie, zaleciła mi, że piła 2 razy dziennie po 30. Ona sobie tam chyba jeszcze dokładała trzecią dawkę. W każdym razie w 5 dni wypiła pierwszą butelkę. Oczywiście ja, jeżeli ktoś zaczyna stosować Noni, to ja dzwonię za jakiś czas i pytam się, bo pytam się, jak dawkuje, jak się czuje. No i zadzwoniłam i Alina po prostu mówi: słuchaj, Krysia, do sklepu wyszłam, temperatura zleciała, energii dostałam, także dziewczyna zaczęła po prostu normalnie żyć, normalnie funkcjonować, energii dostała, wyzdrowiała, no można powiedzieć, że wyzdrowiała, skoro temperatura jest zeszła.